Każdy z nas obawia się nagłej zagłady spowodowanej przez kosmiczną katastrofę. Zagrożenia z kosmosu są o tyle groźne, że jako ludzkość pozostajemy wobec nich całkowicie bezbronni. Planeta Ziemia doświadczała już kilku tragicznych katastrof, które odmieniły naszą historię. Około 2 miliardy i 200 milionów lat temu w Ziemię uderzył ogromny meteoryt. Śladem zderzenia jest krater Yarra Bubba znajdujący się w Australii Zachodniej. Jest to najstarszy krater zachowany na Ziemi. Z powodu trwającej miliardy lat erozji krater ten nie jest jednak widoczny gołym okiem. Naukowcy po przeanalizowaniu występujących w tym rejonie anomalii w polu magnetycznym ustalili, że średnica krateru wynosi około 70 km. Wiek krateru oceniono na podstawie analizy minerałów znajdujących się w skałach w miejscu krateru. Naukowcy twierdzą, że uderzenie dużego meteorytu w Ziemię 2 miliardy i 200 milionów lat temu może wyjaśniać, dlaczego w tamtym okresie doszło do globalnego ocieplenia. Przed uderzeniem meteorytu większość powierzchni Ziemi była skuta lodem. Meteoryt, uderzając w grubą na kilka kilometrów skorupę lodową pokrywającą Ziemię, mógł uwolnić do atmosfery duże ilości pary wodnej, która przyczyniła się do podniesienia średniej temperatury na Ziemi. Jak wskazuje profesor Chris Kirkland dla Science Alert, wiek krateru pokrywa się z momentem, w którym zakończyło się globalne zlodowacenie. Uderzenie meteorytu mogło doprowadzić do znacznych zmian klimatu na Ziemi. Do ocieplenia doszło w proterozoiku, czyli erze, gdy tlen zaczął się dopiero pojawiać w atmosferze Ziemi. Innymi słowy, ta kosmiczna katastrofa była istotna dla rozwoju życia na naszej planecie. Przejdźmy teraz do dwóch innych dobrze znanych pradawnych katastrof. Jak zapewne każdy z widzów wie, około 66 milionów lat temu doszło do tak zwanego wymierania kredowego, podczas którego wyginęło ponad 3/4 wszystkich żyjących na Ziemi gatunków, w tym także nieptasie dinozaury. W 1980 roku zespół badaczy pod przewodnictwem fizyka Luisa Alvareza oraz jego syna geologa Waltera Alvareza zasugerował, że wymieranie kredowe było spowodowane przez uderzenie asteroidy. Hipotezę impaktu potwierdził odkrycie mierzącego aż 180 km kraterów w Zatoce Meksykańskiej na Półwyspie Yucatan. Zdarzenie te wywołało katastrofalne skutki dla globalnego środowiska, co zaowocowało zmianami klimatycznymi na gigantyczną skalę oraz masowym wymieraniem. Kosmiczna katastrofa sprzed 66 milionów lat odmieniła życie na naszej planecie, kończąc erę dinozaurów oraz tworząc warunki do rozprzestrzeniania się ssaków. Bez owej katastrofy prawdopodobnie ludzie nigdy by nie wyewoluowali. Obecnie większość paleontologów zgadza się, że asteroida uderzyła w Ziemię pod koniec kredy, jednak nie wszyscy są przekonani, że impakt stanowi jedyną przyczynę wymierania. Przykładowo japoński badacz Tokuhiro Nimura wraz ze swoim zespołem badawczym zasugerował, że globalne ochłodzenie, które stało się przyczyną wymierania, było równocześnie spowodowane także przez inne kosmiczne zdarzenie. Mianowicie było spowodowane także przez wejście Ziemi w kosmiczną chmurę cząstek, która miała rozmiary około 100 parseków. Zdarzenie tego typu skutkowałoby wprowadzeniem do ziemskiej atmosfery cząstek rozpraszających promieniowanie słoneczne na okres co najmniej 8 milionów lat. Ochłodzenie wiązało się według nich z regresją morską, a cząstki opadające na powierzchnię utworzyły warstwę pozaziemskiego irydu. Katastrofa sprzed 66 milionów lat to najsłynniejsza katastrofa, o której każdy z nas kiedyś słyszał. Znacznie wcześniej, około 450 milionów lat temu, doszło jednak do innej masowej zagłady, prawdopodobnie spowodowanej przez kosmiczne zdarzenie. Tym razem nie była to asteroida, a rozbłysk gamma, najjaśniejsze źródło promieniowania elektromagnetycznego znane w kosmosie. Większość rozbłysków gamma to strumień promieniowania, który zostaje uwolniony w wyniku wybuchu supernowej albo hipernowej, gdy masywna gwiazda zapada się, tworząc gwiazdę neutronową lub czarną dziurę. Typowy wybuch uwalnia w ciągu kilku sekund tyle energii, ile Słońce w ciągu całego swojego życia. Około 450 milionów lat temu na Ziemi doszło do tak zwanego wymierania ordowickiego. Wymarło wtedy około 85% wszystkich gatunków. Zdarzenie te odmieniło historię Ziemi, prowadząc do zagłady wielu gatunków i jednocześnie pozwalając na rozwój innych ścieżek ewolucyjnych. Jak sugeruje astrofizyk Adrian Mellott, wymieranie ordowickie mogło być spowodowane rozbłyskiem gamma, który pochodziłby z hipernowej w odległości 6000 lat świetlnych od Ziemi.
Zdaniem astrofizyka zjawiska te występują bardzo rzadko i w bardzo groźnej odległości około 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi pojawiają się tylko raz na około 170 milionów lat. Taki rozbłysk trwający 10 sekund mógł spowodować zniszczenie warstwy ozonowej prowadzące do unicestwienia wielu organizmów oraz zaburzenia fotosyntezy. Poszlaką jest to, że późne ordowickie gatunki trylobitów, które żyły w warstwie planktonu w pobliżu powierzchni oceanu, były znacznie bardziej dotknięte katastrofą niż mieszkańcy głębin. Przejdźmy jednak do katastrof bliższych nam czasowo. Mało kto słyszał o tym, że 2,5 miliona lat temu w Ziemię uderzyła duża asteroida L-Tanin. Asteroida ta miała od 1 do 4 km średnicy i uderzyła w południowo-wschodni ocean spokojny z szacowaną prędkością 72 tysięcy km na godzinę. Gdyby asteroida L-Tanin uderzyła w kontynent, to mogłaby utworzyć krater o średnicy około 35 km. Impakt miał jednak miejsce w głębokim na aż 5 km oceanie. Wydarzenie zostało rozpoznane przez naukowców w 1981 roku jako anomalia irydowa. Wielkość asteroidy została obliczona na podstawie ilości irydu, znalezionej w zaburzonych osadach. Osady na dnie oceanu o głębokości 5 km w tym obszarze były bardzo bogate w iryd, co jest znakiem zanieczyszczenia pozaziemskiego. Ewentualne gruzy z asteroidy rozprzestrzeniają się na powierzchni aż 500 km2. Dno morskie w rejonie zawiera od 1 do 6 gramów materii meteorytowej na centymetr kwadratowy, czyli więcej niż gdziekolwiek na Ziemi. Uderzenie asteroidy wywołało megatsunami. Przy założeniu, że asteroida miała 4 km średnicy, fale megatsunami uderzając południowy kraniec Chile oraz półwysep antarktyczny miały wysokość aż ponad 200 metrów. Po 10 godzinach fale o wysokości kilkudziesięciu metrów dotarły także do Tasmanii, Fidżi, Nowej Zelandii oraz Ameryki Środkowej. Na wybrzeżach kontynentów bliskich miejsca impaktu odnaleziono zgrupowanie pomieszanych kompletnych szkieletów ssaków morskich oraz lądowych. Na wybrzeżu Antarktydy cienka warstwa pleistoceńskich osadów morskich zawierających okrzemki znajduje się aż kilkadziesiąt metrów powyżej współczesnego poziomu morza. Prawdopodobnie zostały one tam przeniesione z szelfu przez uderzenie potężnej fali tsunami. Uderzenie asteroidy wywołało zmiany klimatyczne na globalną skalę. Wielkie ilości słonej wody zostały wyrzucone w atmosferę, doszło do zmniejszenia nasłonecznienia oraz do ochłodzenia globu. Zakłócenia mogły spowodować rozpoczęcie tworzenia się czap lodowych na półkuli północnej. Uderzenie zubożyło także warstwę ozonową, zakwasiło powierzchnię oraz zwiększyło albedo Ziemi. Przejdźmy teraz do bliższych nam czasów. W okresie pomiędzy 10900 a 9700 rokiem przed naszą erą miał miejsce ostatni zimny epizod ostatniego zlodowacenia, czyli tzw. Młodszy Dryas. Doszło wówczas do dużego ochłodzenia, a także do kilku innych ciekawych zdarzeń. Jedną z hipotez tłumaczących przyczynę tego ochłodzenia jest upadek dużego meteorytu lub też eksplozja w atmosferze Ziemi, roju komet. Hipoteza zakłada, że fragmenty dużej o średnicy ponad 4 km rozpadającej się asteroidy lub komety uderzyły w Amerykę Północną, Amerykę Południową, Europę oraz Azję. Zdarzenie te miało miejsce około 12 800 lat temu. Według tej hipotezy katastrofa kosmiczna wywołała nagłą zmianę klimatu oraz globalne oziębienie. Zmiana klimatu oraz deszcz meteorytów spowodowały zanik tzw. kultury Clovis w Ameryce oraz wyginięcie wielu gatunków megafauny pleistoceńskiej. Zdarzenia te miały miejsce właśnie w tamtym czasie. Jak na razie nie odnaleziono jeszcze głównego krateru uderzeniowego. Za hipotezą o kosmicznej katastrofie przemawia jednak bardzo dużo innych znalezisk. Bardzo istotne jest m.in. odnalezienie tzw. nanodiamentów w warstwach Ziemi oraz osadach znajdujących się w Ameryce Północnej datowanych właśnie na tamten czas. W warstwie datowanej na Młodszy Dryas znaleziono także sferule węglowe, które powstają po pożarach wywołanych uderzeniami meteorytów. Wśród nanodiamentów znalazły się lonsdaleity, które są typowe dla kosmicznych kolizji. Powstają prawdopodobnie wskutek wysokiego ciśnienia oraz temperatury w momencie zderzenia meteorytu z Ziemią. Jak z pewnością wiecie, wiele osób uważa, że impakt w Młodszym Dryasie miałby być odpowiedzialny także za zniszczenie legendarnej pierwszej ludzkiej cywilizacji, do której korzeni często odnoszą się opowieści oraz legendy wielu kultur z naszej planety.
W takim przypadku garstka ludzi, którym udałoby się przetrwać ogromną katastrofę, tuż po zakończeniu młodszego driasu zbudowałaby najstarsze sanktuarium na świecie, czyli słynnego Bekri Tepe na terenie Turcji. W filarach tej tajemniczej budowli zapisali niezwykłą wiedzę astronomiczną, a to ci sami tajemniczy ludzie jako pierwsi w historii wynaleźli także rolnictwo. Zjawili się jakby znikąd, tak jakby byli kontynuacją prastarej kultury. Same katastrofy spowodowane uderzeniami asteroid to jednak nie wszystko. Warto bowiem wspomnieć, że w 2015 roku profesor biologii Michael Rampino z Uniwersytetu Nowojorskiego zasugerował, że niektóre cząstki ciemnej materii mogą zostać schwytane, a następnie zniszczone w jądrze Ziemi. Takie kosmiczne zdarzenie może uwolnić wystarczającą ilość energii, aby zwiększyć aktywność wulkaniczną powodującą masowe wymierania. Co ciekawe, ten sam profesor, bazując na pracach astrofizyka Wiktora Kluba oraz astronoma Williama Napiera, zasugerował tzw. hipotezę Shivy, nazwaną po hinduskim bogu zniszczenia. Hipoteza ta zakłada, że zaburzenia grawitacyjne spowodowane przez Układ Słoneczny przekraczający płaszczyznę galaktyki Drogi Mlecznej są wystarczające, aby zakłócić komety w obłoku Oorta otaczającym Układ Słoneczny. Innymi słowy, powodowałoby to wysyłanie komet w kierunku wewnętrznego Układu Słonecznego, co zwiększa szanse na uderzenie w Ziemię. Zgodnie z tą hipotezą Ziemia doświadcza dużych impaktów co około 30 milionów lat. Czas pokaże, jakie kosmiczne katastrofy nawiedzą nas w najbliższych latach. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.